Dzisiejszy live będzie nosił tytuł Porozmawiajmy o poczuciu własnej wartości. Przypominamy, że my oczywiście mamy pytania, które nadesłałyście i nadesłaliście nam wcześniej w wiadomościach, czy zostawiliście je w Tak, komentarzu. tradycyjnie zebrane tutaj. Będziemy odczytywać, ale też oczekujemy na Wasze pytania tutaj na czacie, więc będziemy starać się. Odpowiadać na bieżąco, więc zadawajcie pytania w komentarzach. Tak, to co? Czekamy jeszcze chwileczkę? Tak, czekamy, witamy kolejne osoby. Fajna wiosna przyszła, nie? Tak, cieszymy się, że ten chyba już całkiem ciepły wieczór decydujecie się spędzić z nami. Jeszcze raz witam wszystkich, witamy wszystkich i raz jeszcze tytuł naszego live'a dzisiejszego. To jest Porozmawiajmy o poczuciu własnej wartości. Dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi i czekamy na Wasze pytania. No, warto wspomnieć, że oczywiście skorelowany jest ten dzisiejszy live z odcinkiem pierwszej serii, tak, naszego podcastu. Nie, tak, pierwszej serii, Pierwszej. tak, to bo już się gubię. Tak, z pierwszej serii zrobiłyśmy taki odcinek, ale temat jest bardzo obszerny i oczywiście, że jest o czym mówić dalej. Nie wszystkie tam wątki zostały być może dostatecznie rozwinięte, więc dzisiaj zdecydowałyśmy się do tego tematu powrócić, bo jest bardzo istotny. I witamy Ewę, witamy Cześć. Tomka, cześć Joanna, dobry wieczór, cieszymy się, że do nas dołączacie, więc powoli będziemy zaczynać. No właśnie, poczucie własnej wartości, no przede wszystkim pewnie tak jak i my, myślę, że możecie mieć podobne odczucia, że jest to temat bardzo taki na topie, bardzo szeroko komentowany jest w nim, przy jego okazji jest dużo takich dyskusji i rad, które są oczywiście bardzo wartościowe. Dużo też jest takich prostych rozwiązań, że przecież poczucie własnej wartości, tak, musisz pozytywnie myśleć, myśl o sobie dobrze, więc na pewno to poczucie własnej wartości będzie dobrze, a w ogóle już jak to poczucie własnej wartości będzie, to wszystko ci się ułoży. Jest to magiczne rozwiązanie na to, żeby wszystko nam się w życiu układało, a my chcemy dzisiaj się troszeczkę bardziej przyjrzeć temu głębiej, co to właściwie jest to poczucie własnej wartości, czy mamy możliwość nad nim popracować, czy to jest coś, na co mamy wpływ. Też jest bardzo wiele nieporozumień na ten temat i właśnie takiego błędnego definiowania, czy wręcz szkodliwego tego zjawiska. Krótko mówiąc, możemy zostać wyprowadzeni na manowce przez niektóre drogowskazy, które się pojawiają w tym obszarze. Tak, no i to, co jest ważne, dlaczego my się też tak temu tematowi po raz kolejny przyglądamy. No bo to przez to poczucie własnej wartości też rozumiemy to, że my wierzymy w to, że może wszystko, co dobre jest dla nas dostępne, że mamy do siebie szacunek i dzięki temu też możemy rozwinąć, korzystać ze swojego potencjału, rozwijać się, nie podcinać sobie samemu skrzydeł. To jest również wiara w swoje możliwości, w swoje umiejętności, wiara w to, że sobie poradzimy, więc też takie poczucie za tym idzie sprawczości. Tak, właśnie chyba tak najprościej mówiąc, jest to z jednej strony poczucie integracji wewnętrznej, tak? Czyli jestem na tyle wewnętrznie zintegrowana, scalona, że akceptuję swoje wszystkie części, także te, które powiedzmy mniej mnie cieszą, albo o których myślę, że jest to obszar, nad którym można by popracować. Natomiast jeżeli tej integracji wewnętrznej nie ma, to bardzo często dzieje się tak, że jakaś część nas jest zaprzeczana, my jej po prostu nie chcemy w sobie widzieć i oczywiście klasyk gatunku, wyprojektowujemy to na zewnątrz i na przykład szczególnie nas wkurza pewnego rodzaju cecha u innych ludzi, a jak się bliżej zastanowić, to okazuje się, że to jest właśnie ta nasza wyparta część. Także po pierwsze właśnie wewnętrzna integracja i samoakceptacja. Samoakceptacja to też nie oznacza, że musimy uważać, że wszystko, co nas dotyczy, jest takie absolutnie wspaniałe. To jest pierwsze nieporozumienie. Poczucie własnej wartości ma być adekwatne, ma być zdrowe.
Ale to nie znaczy właśnie, że pewne po prostu bufonady na ten temat, jakieś takie dziwne wyskoki, to jest to, do czego tutaj namawiamy i co jest zdrowe, bo to nie jest zdrowe. O tym za chwilę powiemy więcej. Sama akceptacja jest po to, abyśmy na przykład mogły też zaakceptować czy zrozumieć moment, w którym jesteśmy i również ruszyć do zmiany, bo na tym polega paradoks zmiany, że żeby coś skutecznie zmienić, to na początku trzeba zaakceptować, że tak jest. Zaakceptować niekoniecznie zawsze musi oznaczać bardzo to polubić. Nie, po prostu się z tym pogodzić, tak wygląda. No i pytanie, czy ja chcę z tym zrobić, na ile jakaś rzecz mi na przykład przeszkadza i uważam, że mogłaby być materiałem na jakąś dalszą pracę nad sobą. No to jest, czyli to jest też, no właśnie taka, idzie za tym taka świadomość i kontakt, mówiąc skrótowo, kontakt z rzeczywistością, tak? Czy to, co właśnie my też deklarujemy, te wartości, które są dla nas ważne, rzeczywiście się objawiają w naszym działaniu, no bo może być na przykład tak, że nie jest, wiem, deklaruję... To jest właśnie ta integracja, tak? Tak, dokładnie, no bo na przykład może być tak, że deklarujemy, że chcemy żyć właśnie w zgodzie, nie wiem, zdrowo, w zgodzie po prostu z dbać o siebie, a z drugiej strony na przykład, nie wiem, korzystamy z jakichś używek i mamy tego świadomość, że tutaj jest ten zgrzyt, no ale nic z tym nie robimy, więc też w tej świadomości jest bardzo ważne to, że mam na przykład świadomość, że pewne rzeczy że pewne rzeczy mogę robić lepiej, że może w pewne rzeczy nie są do końca spójne z tym, jak byśmy chcieli żyć. No i teraz tak jakby jest ten kolejny krok, że ja mogę coś z tym zrobić. Jeżeli wiem, że tutaj to nie idzie w dobrym kierunku, no to pracuję nad tymi nawykami, pracuję nad tymi działaniami, które spowodują, że będą te deklaracje nasze i chęci spójne z naszym działaniem. I jeszcze też właśnie przy okazji tej samoakceptacji, no to bardzo ważne jest to oczywiście, że nie musimy być idealni, nie na tym polega poczucie własnej wartości, ale... Bardzo dobrze, że o tym mówisz, jakby poszukiwanie idealności jest narcystyczne, to nie jest zdrowe, a samoakceptacja polega na mierzeniu się z tym, co jest. No takim szczerym skonfrontowaniu się z rzeczywistością i z tym, żebyśmy nie żyli w iluzji, ale oczywiście też świadomością naszych mocnych stron, tych wad i zalet, i jeżeli są na przykład w tym na jakieś części naszej osobowości, które uważamy, że można nad nimi popracować, no to właśnie nie wchodzimy w taki tryb, że się za to biczujemy, tylko pracujemy nad tymi pozytywnymi nawykami. Bo samoakceptacja jest i poczucie własnej wartości jest jak mięsień, to się ćwiczy. To nie jest tak, że koniecznie po prostu wszyscy to mamy z urodzenia. To znaczy tak, dziecko jak się rodzi, no to jest, dopóki życie go nie poharacze, dopóki rodzice już go nie nauczą, że tu jest z tobą nie tak, a tam jeszcze nie do końca, to dziecko jest najczęściej radosne, eksploruje świat, zachwyca się nawet swoją własną kupą, a jak już zrobi tą kupę do nocnika, to po prostu uważa się mistrzem świata, uważa się za mistrza świata. Jest fantastycznie, tak? Dopiero potem w kolejnym naszym wchodzeniu w życie, w tym całym procesie my dostajemy takie, wiecie, packi, tak? I one mogą spowodować, że my coraz bardziej się gdzieś tam zapadamy. I w dorosłym świecie to polega na tym, żeby te wszystkie takie możliwe rany, ranki gdzieś odnaleźć i po prostu przepracować sobie, powiedzieć, nie, to o mnie nie, to o mnie nie mówi. To nie jest tak, że jeżeli pani nauczycielka powiedziała ci w szkole, jak miałaś, nie wiem, 10 lat, że nic z ciebie nie będzie, to znaczy, że ona ma rację i że nagle ty jej dajesz taką władzę nad swoim życiem, że jak gdyby ona o nim zadecydowała. Rozumiecie? To jest po prostu właśnie ta dłuższa praca. Może warto, żebyśmy powiedziały coś o źródłach samoakceptacji, prawda? Znaczy o źródłach niskiego poczucia, przepraszam, własnej wartości, bo powiemy o tym, no... To na pewno jedną z takich tutaj przyczyn, no to też ty powiedziałaś, no, o tych korzeniach, krytyka, tak. Ale też za tym idą właśnie oceny i etykiety, które czy dostajemy w dorosłym życiu, a bardzo często to są właśnie te oceny czy etykietki, które dostaliśmy już właściwie nawet w dzieciństwie, kiedy, nie wiem, no, są te słynne teksty w stylu zdolna, ale leniwa, albo nie wiem, robisz wszystko na odwal, albo ty to taka jesteś, a nie inna.
To są rzeczy, które, tak jak ty powiedziałaś, możemy usłyszeć na przykład w szkole, albo możemy to usłyszeć od naszych rodziców. I no właśnie w tej pracy nad tym, kiedy pobrzmiewają nam takie przekonania, które to się później zamieniają w przekonania na nasz temat, nasze wyobrażenia samych siebie, no to tu jest ta praca detektywistyczna, żeby się też dokopać, czyj to jest ten głos, który w nas pobrzmiewa, bo bardzo często to jest jakieś przekonanie, które my wzięliśmy za prawdę, bo słyszymy je bardzo często, usłyszeliśmy je w dzieciństwie, albo było nam to często powtarzane i nie spojrzeliśmy tak naprawdę krytycznym okiem, obiektywnym na to, czy naprawdę tak jest, czy nie wiem, naprawdę mogę się bardziej postarać, czy rzeczywiście wszystko, co robię, to nie wiem, robię na odwalsie, mimo że ja uważam, że się przykładam, więc no to jest też tutaj praca z tym. Poza tym też często jest tak, że jesteśmy porównywani i jesteśmy czasami porównywani z kimś i są tak przemilczane, są nasze mocne strony, a nie wiedzieć, czemu porównuje się nas z najlepszymi w danej dziedzinie i my nabywamy przekonania, że to, w czym jesteśmy dobrzy, to wszystko jedno, to wszyscy potrafią, ale w tym, w którym gdzieś tam nie jesteśmy tak świetni jak, nie wiem, Zuza z 7 B, no to świadczy o tym, że jesteśmy niedoskonali. Poza tym o obniżeniu, o tym, że nasze poczucie własnej wartości staje się niskie, też decydują takie wychowawcze procedury spod znaku, że dziecko idzie, wiecie, eksplorować świat, a rodzice cały czas mówią: uważaj, uważaj, nie dotykaj, nie dotykaj. Oczywiście, że robią to z troski, robią to z miłości. Natomiast jaki jest efekt? Nabywamy przekonania, że świat jest niebezpieczny, a nasze wysiłki mogą być skazane na niepowodzenie. Nasze wysiłki w eksplorowaniu tego świata mogą nie przynieść rezultatów, jak gdyby ktoś w nas nie wierzył, że jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. To samo dotyczy, uwaga, uwaga, bo to nie jest takie oczywiste, bo powiedzieliśmy o krytykowaniu, ale również nadmierne chwalenie. Nadmierne chwalenie, które niestety często rodzice robią też z miłości, powoduje, że dziecko przestaje wierzyć we własne kompetencje, bo dziecko nie jest głupie. Jeżeli jest krytykowane za wszystko, jak leci, to ono przestaje temu ufać. Poza tym dochodzi też do takiego przekonania, że właściwie to, po pierwsze nie wiem, w czym jestem dobra, a po drugie to właściwie, jakby to powiedzieć, ktoś we mnie nie wierzy. Skoro mnie chwali za byle co, to nie wierzy, że ja mogę więcej. Też w takich metodach wychowawczych, które też potem pobrzmiewają często właśnie w naszym niskim poczuciu własnej wartości, no to są, powiedziałaś o porównaniach, które często na przykład są nam, które się stosuje jako metodę wychowawczą, na przykład i ta osoba, która ją stosuje, może uważać, że robi to w dobrej wierze, że nas to na przykład zmotywuje, że ty jeszcze, nie wiem, nie czytasz, a już twoje koleżanki czytają, a skutek jest wręcz odwrotny. Tutaj też kolejnym takim punktem to są wygórowane oczekiwania, które my często mamy w stosunku do siebie, ale które też bardzo często były metodą wychowawczą naszych rodziców, którzy wymagali od nas bardzo dużo, no i mogło to być pod takim pretekstem, że tak, no jestem surowy czy surowa, wymagająca, stawiam tobie wysoko poprzeczkę, no ale jeżeli nie udało się do tego wysokiego poziomu doskoczyć, no to pojawia się ta frustracja i to, że jestem nie dość dobra, nie udaje mi się osiągnąć tego poziomu, który został mi postawiony. I tu też bardzo często jeszcze też wchodzi kolejna rzecz, że wtedy no to jest taka właśnie warunkowa akceptacja, że zaczyna się to często właśnie też w szkole czy właśnie w edukacji, że będę z ciebie zadowolona albo nie wiem, dostaniesz fajny wyjazd na wakacje, kiedy na przykład przyniesiesz czerwony pasek. I nieważne jest to, że na przykład, nie wiem, jesteś super zdolny czy zdolna, nie wiem, w matematyce, a w innych przedmiotach może nie do końca. I to może być twoja droga i to jest w zupełności wystarczające. No tylko się okazuje, że trzeba się wpisać w jakąś wizję. No i właśnie ta warunkowa też akceptacja bardzo często później pobrzmiewa w nas, że żeby, nie wiem, w ogóle żeby zostać zaakceptowanym, nie wystarczy być sobą, iść swoją drogą w tym czasie, który jest dla nas odpowiedni, bo przecież każdy z nas się rozwija indywidualnie, w jakimś indywidualnym czasie realizuje swoje cele, no tylko, że po prostu muszę być jakiś, żeby ktoś mnie pokochał, żeby ktoś mnie zaakceptował i dowiadujemy się, że nie ma tego za darmo, nie wystarczy być
sobą. Ale, tak, często. A też najgorsze jest to, że właśnie przemilcza się to, co nam przychodzi naturalnie, łatwo, do czego mamy talent, do czego mamy predyspozycję. No to jest w ogóle nic w takim razie, a okazuje się, że nagle się nas rozlicza z czegoś, do czego ten talent mamy, powiedzmy, mniejszy. Tak. To jest bardzo błędne. No, warto też wspomnieć właśnie, że jeżeli chodzi o... Bo też Mogę w tym czasie, bo się rozgadałyśmy, ja tylko powitam kolejne osoby, które do nas dołączyły, bo dołączyła do nas jeszcze Małgorzata, dobry wieczór, dołączył do nas Mariusz, Ania, cześć niesforne, cześć Ania, cieszymy się, że do nas dołączacie. I pojawiło się pierwsze pytanie, ale to może najpierw dokończ, najpierw dokończymy, tak. Domkniemy wątki zgodnie z zasadą, tak. A potem... Ale piszcie, my ale do piszcie tego, pytania. My zaraz do tego będziemy... zaraz wrócimy, więc na pewno zaraz się do tych wszystkich pytań odniesiemy. Tak, bo ja chciałam właśnie też jeszcze powiedzieć o tym, co jest takie istotne i co powiedziałam na początku, że jest bardzo dużo nieporozumień o poczuciu własnej wartości. I słuchajcie, my się naprawdę nabieramy czasami na ludzi, którzy mają, słuchajcie... nos wyżej niż powinni i że niby to o to chodzi, że oni tak siebie cenią. Oczywiście jest dokładnie inaczej, tak? Jak to powiedział słynny psychoterapeuta Adler, tak? To, co rządzi życiem wielu ludzi, to jest kompleks niższości i próby jego kompensacji, to znaczy gdzieś jest krwawiąca rana i im bardziej ona jest krwawiąca, tym bardziej ty musisz po prostu sobie tutaj przydać na zewnątrz, żeby nikt się nie domyślił nigdy, że król jest nagi. Więc oczywiście, że właśnie z poczuciem własnej wartości to jest tak, że tu jest, nawet jak wy oglądacie ludzi, to być może wam się czasami wydaje, patrzycie na kogoś, myślicie sobie, wow, ale ta osoba ma fajnie, ma takie fantastycznie wysokie poczucie własnej wartości. Tylko że wiecie, to nie chodzi o to, żeby mieć wysokie poczucie własnej wartości, tylko adekwatne, zdrowe i spokojne. To jest trochę tak jak w tym dowcipie o rybach, tak, że płyną ryby i sobie mijają inne ryby w jakimś tam górskim potoczku i te ryby pyta, ej, cześć ryby, jak tam woda? Co to jest woda? Bo tego się jakby nie zauważa, to po prostu jest. I jeżeli ty się szanujesz siebie i nie pakujesz się w sytuacje destrukcyjne i niezdrowe, to znaczy, że prawdopodobnie z tym twoim poczuciem wartości jest całkiem nieźle. A jeżeli ktoś ma właśnie takie, wiecie, nos zadarty, to właśnie znaczy, że tam jest bardzo źle, że on po prostu musi nosić maskę, żeby nikt się nie dowiedział czemu, bo gdyby ktoś tą maskę zerwał, to on nie wytrzyma prawdy, nie wytrzyma tego, że jest widziany. Więc stąd właśnie te takie całe maskarady. I druga też bardzo klasyczna sytuacja, bardzo częsta, że bardzo wiele osób epatuje rzekomo niskim poczuciem własnej wartości. Nie mówię, że nie ma osób, które mają niskie poczucie wartości, bo są i to jest naprawdę, tak? To nie o to mi chodzi. Chodzi mi o sytuację, w której zdarzają się osoby, które cały czas epatują tym, opowiadają, jakie są biedne, jakie mają niskie poczucie wartości, a tak naprawdę to jest rodzaj międzyludzkiej gry. O co chodzi? O to chodzi, żeby zwabić w pułapkę na przykład partnera albo koleżanki w pracy, albo wszystkich, którzy będą za ciebie robić. Bo ty masz takie niskie poczucie wartości i ty w siebie nie wierzysz. W związku z tym zadzwonią, załatwią ci pracę, a ty będziesz tylko tak siedzieć i wybrzydzać i mówić, no nie dość mi pomogli, no jak z tymi ludźmi, no. A ja taki biedny, rozumiecie? Także temat jest bardzo skomplikowany i naprawdę to, co widać na wierzchu, to bardzo często chodzi troszkę o coś innego. Ale jeszcze też w takim zakładaniu tej maski pewności siebie, no bo tu jest jeszcze też taka kwestia, że kiedy my czujemy, że ta nasza pewność siebie nie jest wystarczająco dobra. Kiedy chcielibyśmy nad tym popracować, no to też pytanie, jaką wybieramy drogę, bo kiedy nawet się otworzy internet, czy sięgnie się nawet czasami do porad jakichś specjalistów, to dużo tych rad dotyczy właśnie tego nakładania maski, dotyczy tych zewnętrznych atrybutów i to są, wiecie, takie, właściwie mam wrażenie, że duża część różnych szkoleń w autoprezentacji na tym polega, że każdy ci mówi tak, musisz mieć silny uścisk dłoni, bardzo o tym pamiętaj, że tak robisz dobre wrażenie, że pokażesz, że jesteś pewny czy pewna siebie, że musisz pamiętać o tym kontakcie wzrokowym, co oczywiście jest bardzo ważne, o tym, że w ogóle musisz zajmować dużo przestrzeni, że nie można być, nie wiem, zgarbionym, że trzeba być wyprostowanym, mówić pewnym głosem i to są dużo, dużo takich rad, które no okej, są pewnie skuteczne, tylko że one nie rozwiązują problemu, no bo problem na przykład chociażby kiedy, nie wiem, nasza poczucie własnej wartości, nasza tutaj też za tym idąca pewność siebie, nie wiem,
wiąże się, jest niska, kiedy mamy jakieś chociażby wystąpienie, tak, publiczne, no to my myślimy, nie, ja się do tego nie nadaję, bo nie wiem, mam niskie poczucie własnej wartości, to nie jest dla mnie, a bardzo często na przykład może to być lęk, no to jest już do przepracowania dla każdego z nas, chociażby przed tym, że nie wiem, boję się porażki, tak, że tu jest ten temat, z którym trzeba popracować, a nie z tym, żeby mieć mocny uścisk dłoni, więc tak jakby właśnie... Dlatego też tutaj te zakładanie masek często pod nimi, no kiedy się to zerwie, no to są zgliszcza i jest nieprzepracowana robota. Tak, to widać, bo słuchajcie, klasyk gatunku jest taki. Przychodzi osoba na jakieś spotkanie, która od progu roztacza czar niesamowitej pewności siebie, silny, to wszystko, co powiedzieć, wszystko jest wyćwiczone po prostu pod okiem trenera osobistego i przed lustrem. Tylko że nagle, jak się okaże, że jest jakikolwiek zgrzyt, coś idzie nie po myśli, spotyka się z jakąkolwiek krytyką, trudnym pytaniem, to słuchajcie, to jest rozwałka kompletna. Jest atak złości, jest atak agresji, jest odbijanie piłeczek. Wiecie, po takich rzeczach widzicie, czy ktoś rzeczywiście jest ze sobą ok, czy właśnie no, po prostu ma, najczęściej właśnie to są... To idzie w złość, to idzie w agresję, albo w odbijanie tego na drugą stronę, spróby, takie osoby lubią od razu spróbować kogoś upokorzyć, żeby same się poczuć lepiej. No słuchajcie, nie trzeba być naprawdę geniuszem, żeby się zorientować, że właśnie maskarada się nie powiodła i teraz nadciąga zemsta, że wy byliście niestety widownią, która śmiała się na to nie nabrać. Witam jeszcze kolejne osoby, które do nas dołączyły. Witamy, cześć. Pojawiają się kolejne pytania. Tutaj komentarz ze strony też Joanny. Na niską samoocenę ma wpływ porównywania z rodzeństwem przez rodziców i nauczycieli niestety. No to właśnie zdecydowanie o tym powiedziałyśmy. Tak, zdecydowanie, bo co to jest porównywanie? To jest jak gdyby zakładanie, że my wszyscy jesteśmy tacy sami, bez poszanowania naszej indywidualności, naszych indywidualnych predyspozycji, naszych indywidualnych zalet, naszej indywidualnej drogi, wszystkiego na tego. Oczywiście, że jest to z gruntu złe, ale w ogóle też jeżeli chodzi o właśnie ten temat oceny, tak, właśnie tego, co w takim razie ma być takim odnośnikiem mojej tej samooceny, tak, no bo czy zewnętrzność, znaczy zewnętrzne oceny społeczeństwa. Szczerze, jeżeli ktoś chce mocować swoje poczucie bycia ok ze sobą, w tym jak mu to ludzie odzwierciedlają, czy jest dość wspaniały w oczach innych, to oczywiście skończy się to źle, jeżeli tam umocujesz to. No poza tym to też coraz bardziej się chociażby objawia dzisiaj zmiana takiego myślenia, chociażby w metodach przecież edukacji. Co jakiś czas powracają też pomysły, żeby znieść ze szkoły system ocen, dlatego że przecież każdy z nas właśnie no, w innym czasie, w innych predyspozycjach zdobywa pewne umiejętności. To jest też no, bezsensowne kompletnie myślenie, bo po co mamy wszyscy startować tak naprawdę w jednej konkurencji? W naszym wspólnym interesie jest to, żeby no, każdy z nas był w tych innych kompetencjach silny i dobry. I ja lubię takie powiedzenie, że porównując się do innych, starając się być kim innym, zawsze będziesz na drugim miejscu, a na podium możesz stać tylko będąc sobą i szukać właśnie tych umiejętności i ufać sobie. Wiadomo, że myślę, że to też się dzisiaj zmienia, ale nawet rodzice, którzy porównują dzieci, no, często myślą, że właśnie no, na tym, że o tym powiedziałeś. Tak, powiedziałeś na początku, że to je motywuje do działania, że szybciej wezmą się do pracy, a jest wręcz odwrotnie. No, po prostu dziecko wpada też w taką myśl, że jestem jakimś słabeuszem, jestem lewusem, to nie jest dla mnie, jestem niedość. I tak naprawdę postanawia nie podejmować tego ryzyka, nie podejmować tych prób i rozwoju, no bo nie wierzy w swoje możliwości, no a no więc... Zgadza się. W ogóle właśnie jeżeli mocujemy w związku z tym tą ocenę na zewnątrz, na naszą, no to po pierwsze w ogóle cóż to jest za kryterium, tak? Właściwie kto ma prawo nas oceniać? Pani Mariola spod siódemki czy nauczycielka? Jak gdyby oddajemy tym osobom władzę sądzenia. To jest dosyć ryzykowne. Jak wiadomo w ogóle kryterium społeczne jest w ogóle, no powiedzieć, że nieobiektywne, to jest mało powiedziane. Właśnie w ogóle nie wiadomo, o co tu chodzi. Tyle, ile ludzi, tyle sądów i każdemu się wydaje, że jego jest właściwy. Więc chyba dużo lepiej
pozwolić sobie na taką uczciwą autoocenę, ale bardzo ważne, słuchajcie, jest w tym to, że to musi być bardzo uczciwa ocena. Uczciwa ocena to nie oznacza, że obsunie nam się w taki syndrom spod znaku: gdybym to ja była na miejscu tych astronautów, z pewnością lepiej bym pokierowała misją Apollo 13 i wylądowałabym na Księżycu, ale nie jestem na tyle głupia, żeby próbować tej misji, więc czuję się fantastycznie, siedząc w fotelu i po prostu pielęgnując swoje doskonałe samopoczucie, jaki to ze mnie geniusz. To też nie o to chodzi. Jakby wystawiajmy się do różnych zadań, sprawdzajmy się, wybaczajmy sobie, że nie poszło tak świetnie, jak chcieliśmy, i pomalutku budujmy tą naszą wiarę w naszą sprawczość, w nasze kompetencje, bo to o to chodzi. Tak, tutaj jeszcze Asia dodaje, że oceny opisowe zamiast cyferek, że to jest też kierunek, w którym pewnie no prędzej czy później coraz więcej szkół będzie szło. Bardzo dobrze. I też jeszcze właśnie przy tym ocenianiu, porównywaniu się, no myślę, że tutaj też bardzo mocno pobrzmiewa też temat chociażby naszego przedostatniego live'a i też podcastu na temat katastrof, porażek w naszym życiu, że tutaj też przy tym porównywaniu, w tym procesie, tak, szukania swojej drogi, budowania tych naszych mocnych stron, te wszystkie porażki tak naprawdę powinniśmy i dla nas to jest najbardziej konstruktywne i kreatywne, i tutaj pod kątem rozwojowym najbardziej nam się to opłaca, żeby po prostu to traktować jako informację zwrotną na temat swojego działania, jako lekcję, jako drogę do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy, a nie jako porażkę i to, nie wiem, nie udało mi się zdać, nie wiem, egzaminu za pierwszym razem, to jestem taka beznadziejna, no bo to nie jest koniec świata, to jest właśnie dalej ten czas, który dla każdego z nas jest inny, a poza tym tak na dobrą sprawę to nie mamy w ogóle obowiązku być w czymś tak naprawdę dobrzy czy perfekcyjni, no bo to najnormalniej w świecie nie jest nasza dziedzina i czasami dziwi mnie to, że dużo ludzi aż tyle energii poświęca właśnie na te porównywania czy na takie myślenie. I w ogóle na zastanawianie się na temat oceny jakiejś takiej społecznej, no bo wiecie, mnie się zawsze bardzo chce śmiać, jak oglądam greckie rzeźby, tak? Wiecie, jak wyglądają greckie rzeźby? Wspaniałe torsy, męskie, cudownie zbudowane, z bardzo małym przyrodzeniem. I jak popatrzycie sobie na taki, nie wiem, na dyskobola Myrona, czy nie wiem, Zeusa z Artemizji, oni wszyscy mają te cechy. Dlaczego? Dlatego, że Grecy uważali, że mężczyzna hojnie obdarowany, to świadczyło o jego braku racjonalności, o jego barbarzyństwie, o jego nienależeniu do wyższej cywilizacji. Dlatego w dobrym tonie należało być mniej hojnie obdarowanym, no bo wtedy nie było się barbarzyńcą, było się uznanym za inteligentnego. Stąd to jest w tych... Więc słuchajcie, no gdyby się nad tym kryterium zastanowić z dzisiejszej perspektywy, no to jak widać... Może być to traktowane rozmaicie i to jest bardzo śmieszne, no bo my się czasami naprawdę wystawiamy na pewne oceny z tym, jacy jesteśmy, a to jest wszystko pic na wodę, to jest po prostu zabawne. Kolejnym tematem, który też myślę warto tutaj poruszyć, to aby myśląc o swojej wartości, nie budować siebie i w ogóle swojej tożsamości na jakimś jednym filarze. O czym tutaj mówię? O tym, że na przykład jak o sobie opowiadamy, to też się objawia w naszym języku, jak się definiujemy, że na przykład, nie wiem, powiem, no ja powiem tak, jestem aktorką, ktoś może powiedzieć, jestem matką, jestem żoną, lub właśnie powie to przez zawód, który uprawia, i często jest tak, że właśnie w tym naszym życiu ten balans, ta równowaga jest bardzo mocno postawiona na jedną dziedzinę, na przykład na pracę, albo nie wiem, na życie zawodowe, albo na życie rodzinne. I kiedy my to tracimy, to co jest naszym wyznacznikiem naszej wartości, naszym sensem życia, na przykład, nie wiem, definiuję siebie głównie jako żona i to jest całe właściwie moje życie, to wyznacza dla mnie wartość jako kobiety, jako człowieka, i powiedzmy, że rozpada mi się związek, tak, nie wiem, mąż ode mnie odchodzi i ja w tym czasie
tak naprawdę nie rozwinęłam innych dziedzin swojego życia i no co się okazuje, że to jest rzeczywiście tragedia, no bo ta konstrukcja się wali, no bo ona stała tylko na jednym filarze, który został w tym momencie zburzony i zabrany. Tak, a ten filar jeszcze dodatkowo był filarem pełnienia roli jakiejś społecznej, tak? A tak naprawdę, tak. Czy ja jestem żoną, czy ja jestem matką, czy jestem pracownikiem roku, to ja jestem taki, jaki jestem. Tak, ale i chodzi... Tak, oczywiście, ale chodzi po prostu też o to, żeby też myśleć w swoich wyborach i w tym, jak siebie też definiujemy często, nad tym, żeby rozkładać sobie po prostu te balanse, żeby pomiędzy naszymi różnymi dziedzinami życia była równowaga, żeby się rozwijać na różnych polach, żebyśmy nie określali też siebie i swojej wartości właśnie przez jakąś jedną dziedzinę życia, ale też również pod takim kątem, że kiedy coś nam nie pójdzie w któryś z naszych, nie wiem, dziedzin życia, projektów czy naszych planach, to żeby też tej porażki nie rozciągać na wszystkie inne nasze dziedziny, no bo to, że jeżeli się dało, nawet popełniło się błąd, nie wiem, w pracy, czy nie wiem, ktoś stracił pracę, nawet powiedzmy, że z takiego powodu, że no, że z pracodawca nie był z niego zadowolony, no to przecież jeszcze są inne dziedziny życia, w których może być bardzo dobry, może być dobrym mężem, żoną, ojcem, bratem, synem i tak dalej, i tak dalej. I pamiętajmy też właśnie o tym, żeby siebie nie biczować przy takiej sytuacji, żeby się skupić na tej jednej dziedzinie, na tej jednej sytuacji, w której nam coś nie poszło, a nie żeby to tak jakby położyło się cieniem na naszą wizję, na nasz wizerunek samych siebie, na nasze poczucie, na nasz szacunek do siebie i właśnie poczucie tej własnej wartości, bo jest też coś takiego jak nasza stała wartość, która bez względu na to, jakie te sytuacje życiowe nas spotykają, no jest mniej więcej na tym samym poziomie i to no właśnie ten silny uścisk dłoni, o którym na początku tutaj mówiłyśmy, no nie załatwi przy takich różnych wydarzeniach w naszym życiu sprawy. Powiedziałaś o właśnie samobiczowaniu, to my o tym często mówimy. To jest ten tak zwany słynny krytyk wewnętrzny, to co nam w głowie gada i nam mówi, jesteś nie dość, jak mogłaś tak spieprzyć, dlaczego tak, a dlaczego ty zawsze, a dlaczego ty nigdy. Czyli tak zwany nasz monolog wewnętrzny, tak? To jest temat, który właściwie ciekawe obserwuję, że on tak się przedziera do takiej coraz bardziej świadomości, nawet takiej pop-psychologicznej i relacyjnej. Uważam, że to jest bardzo dobrze, bo to lata temu badał taki radziecki naukowiec Wygocki i potem też jakby w filozofii świadomości, w filozofii umysłu bardzo dużo się temu przydawało uwagi, to tak było z granicy jakby tych filozoficznych dziedzin i psychologii, a obserwuję, ale jakby w takiej jakiejś szerszej świadomości to nie gościło. Od kilku lat zauważam, że bardzo mamy czujność na to, że to, co nam w głowie gada i to, w jaki sposób nam gada, to nie jest ani oczywiste, ani obiektywne i bardzo często niestety nie jest wspierające. Pojawił się przy okazji kolejny komentarz na ten temat właśnie Ani. Gdyby nie przeszkody, dla niektórych, czytaj, porażki, człowiek nie miałby szansy uczyć się na błędach. No, ja się też z tym zgadzam. Myślę, że właśnie tutaj odbieranie takich informacji jako po prostu informacji zwrotnej o naszym działaniu jest dla nas takim tutaj bardzo konstruktywnym wyborem. To nie chodzi właśnie tutaj o to biczowanie, tylko okej, no coś mi się nie udało, nie udało mi się zrealizować mojego planu, mojego celu. To nie znaczy, że jestem beznadziejna i już to mi się nigdy nie uda, tylko to znaczy, że może nie dziś, może nie teraz, może nie tymi środkami, może trzeba jeszcze raz przemyśleć plan działania, jakiś, który mam wyznaczony do osiągnięcia tego projektu, czy zrealizowania tego marzenia, a nie właśnie traktować to, że to jest porażka i w ogóle jestem beznadziejna, tylko myśleć o tych wydarzeniach, że to my im nadajemy interpretację i my im nadajemy rangę, no to my decydujemy, czy to jest rzeczywiście jakieś wydarzenie, no dla kogoś strata pracy w życiu to może być ogromną porażką. O tym odcinek live'a poprzedni. Tak, może być dla kogoś tak. Na przykład utrata pracy
totalną porażką, a może być tak naprawdę w perspektywie czasu sukcesem, bo może być szansą na rozwój zawodowy, na wyjście ze swojej strefy komfortu, spróbowanie nowych rzeczy i ostatecznie odniesienie sukcesu może w innej branży, w innej dziedzinie życia, więc tak jak najbardziej. A w międzyczasie włączyła się Agata, która mówi: super was widzieć, dziewczyny. Cześć, pozdrawiamy cię i cieszymy się bardzo, że do nas dołączyłaś. A ja może też w międzyczasie przeczytam pierwsze pytanie, które padło już właściwie na początku live'a, bo zresztą właściwie już w większości się do niego odniosłyśmy. To jest pytanie od Ewy. Dlaczego osoby mające poczucie własnej wartości są postrzegane jako osoby nieskromne? A no, bardzo, bardzo fajne pytanie. Po pierwsze, bo Ewa jest od początku, prawda? Jesteś. No, więc słyszałaś, co tam było mówione wcześniej. Po pierwsze, pytanie, czy to jest tak zwane zdrowe poczucie wartości, czy to jest właśnie ta maska. Bo wiecie, jeżeli ktoś chodzi i opowiada, jaki jest świetny i że nie ma kompleksów, to możecie być pewni, że je ma. No bo jak mówi stare wiejskie przysłowie, głośno muczy ta krowa, która mało mleka daje. Więc to jest po pierwsze. I teraz tak, bardzo fajny temat z tak zwanej skromności i przejdę od razu do kolejnego przysłowia z polskich wsi, które brzmiało: pokorne ciele dwie matki z się. Zobaczcie, czyli skromność była pewnego rodzaju taktyką na przetrwanie i ona jest w naszym społeczeństwie bardzo wysoko promowana. Oprócz tego, że jest bywa pieruńsko skuteczna, właśnie w pozyskiwaniu zasobów i też to, co mówiłam o tych osobach pozornie z niskim poczuciem wartości, które to traktują jako sposób na wyciąganie po prostu pewnych dóbr z zewnątrz, to właśnie oni bazują na tym społecznym takim konsensusie, że skromne to fajne, że skromnemu to się pomaga. Ja nie mówię, że nie ma osób naturalnie skromnych. Mówię o tym, że to również może być przedmiotem gry i walutą, którą my zagrywamy w relacjach, bo ona jest po prostu zwyczajnie opłacalna. Jeszcze w naszym kraju, który jest krajem patriarchalnym, no jeszcze właśnie, wciąż. Bo Agata teraz właśnie w tym momencie napisała: babcia mi mówiła, dziewczynki muszą być skromne, a tak. Kto powiedział, że skromny to wartościowy? Tak, ten tak, temat właśnie tak, zaczęłaś tak, poruszać. Tak, tak. Więc jest to po pierwsze patriarchalne, po drugie też oczywiście ma związek z chrześcijańskimi tutaj korzeniami tej cywilizacji, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek. I słuchajcie, to, że ktoś ma wysokie, w sensie adekwatne, zdrowe poczucie własnej wartości, to nie tylko, że nie znaczy, że nie jest skromny. To w ogóle jakby nie... osoby, które ja najbardziej znam, które są bardzo... które ja znam jako uważam za najbardziej fajne ze sobą, poskładane wewnętrznie, wierzcie mi, że to nie są żadne bufonki, wręcz przeciwnie, to są osoby nie narzucające się, bo nie muszą niczego udowadniać. Tak, ale tu jeszcze tak nawiążę do tego, o czym powiedziałaś o patriarchacie, o tym, co napisała Agata, że też często jest tak, że ktoś wcale nie musi za bardzo tak naprawdę właśnie epatować tą poczuciem własnej wartości, wcale nie musi być jakąś super... nie wiem, osobą bardzo pewną siebie, czy jakoś afiszującą się z tym, to czasami też jest problem, że odbiorcę takiej osoby coś w niej boli, na przykład, nie wiem, tak. To, że ktoś, na przykład u kobiety, tak, że kobieta jest, nie wiem, piękna, zgrabna i lubi to eksponować, lubi ubrać się na przykład tak, żeby podkreślić swoją urodę. No i jakaś inna kobieta, której po prostu najnormalniej w świecie tego zazdrości, może powiedzieć, że ona jest nieskromna. No to nie jest historia o tej dziewczynie, która się tak ubrała, tylko tak, o tej, oczywiście, którą to po prostu boli i teraz właśnie pod tym płaszczykiem dbania o jej skromność czy dobre prowadzenie się będzie teraz komentowano, nie no, że ona jest taka nieskromna, że tak się ubrała, czy to zrobiła. Tak samo to może się dotyczyć, no tu podałam przykład związany z wyglądem, bo jest najprostszy do zobrazowania, ale to może też właśnie dotyczyć, że no ktoś jest taki pewny siebie, właśnie tak się zachowuje i to często są historie o tych osobach, które coś boli w sukcesie, w fajnym życiu, w
fajnym pogodzeniu się u innych osób ze sobą samym i kogoś może najnormalniej boleć też to, że ty czujesz się dobrze w swoim ciele i fajnie się czujesz w swoim życiu, tak. Żeby już rzucić na ciebie takie tak. oskarżenia. Na przykład niektórych bardzo triggeruje, odpala po prostu kompletnie i jeżeli rzucą się z krytyką i ta krytyka zostanie przyjęta z akceptacją i spokojem na zasadzie okej, okay, takie jest twoje zdanie, przyjmuję je do wiadomości. Słuchajcie, niektórym eksploduje. Ale naprawdę eksploduje czaszka, tak. I to jest, jak to? Przecież mnie tak potwornie wkurwia, co ty mówisz, co robisz, w związku z tym, skoro ja ci to mówię, to teraz jedyne, czego oczekuję, to że się rozpłaczesz, przemyślisz swoje życie, w ogóle najchętniej zaczniesz się właśnie biczować, a jeżeli to nie następuje, no to jest rodzaj takiego zgrzytu, że właściwie o co chodzi, więc tu właśnie nie chodzi zarówno o epatowanie pseudopoczuciem własnej wartości, bo jeżeli to jest sposób agresywny, jakiś robione, to wierzcie, że to nigdy o to nie chodzi. Jak to mówiła Marilyn Monroe, tak, która była wielką ikoną, wielką seksbombą, a w jej zapiskach, które no, przedostały się, zarówno jej zapiski ręczne, jak i to, co ona mówiła na sesjach terapeutycznych, niestety nie daje żadnych wątpliwości, że była osobą o skrajnie niskim poczuciu własnej wartości. Więc jest najczęściej dokładnie odwrotnie. No właśnie teraz też przypomniała mi się taka historia, nawiązująca trochę do tego, co powiedziałaś o Marilyn Monroe, historia z mojego liceum, że pamiętam, że u mnie w sąsiedniej klasie była taka dziewczyna, ja jej za bardzo nie znałam, ale to była taka dziewczyna, powiedzmy, najładniejsza w szkole, jeszcze się lubiła tak ubrać, żeby to podkreślić, była lubiana i ja pamiętam swoje takie myślenie też z tamtych czasów, że no mi się wydawało, że właściwie to na pewno ona ma takie super beztroskie życie, wszyscy ją lubią, do tego jest taka piękna, atrakcyjna i w ogóle też wysyłała taki sygnał, ja ją tak wtedy odbierałam jako może trochę bardziej zakompleksiona nastolatka, że ją odbierałam, że ona się ewidentnie świetnie czuje w swoim ciele, a potem się okazało, bo ona zniknęła z naszej szkoły pod koniec pierwszej klasy, no, że popełniła samobójstwo. I to był dla mnie tak olbrzymi szok. No oczywiście dysonans poznawczy. Ja nie wiem, tak, ja nie wiem, jaka historia tam do końca za tym stała, nie znam szczegółów, ale pamiętam, że to był dla mnie pod tym kątem olbrzymi szok, bo ja ją wtedy, jako no, taka młoda dziewczyna, też oceniłam, że no ona nie może mieć żadnych zmartwień, że przecież na zewnątrz wszystko było tak okej, że wysyłała takie sygnały, że jest wszystko super, no a w środku pod tą maską, pod tą maską właśnie fajnej, wesołej dziewczyny, no prawdopodobnie były zgliszcza, na pewno były tam bardzo duże problemy, skoro się zdecydowała na taki krok, więc bardzo no, przykre i bardzo tak, skrajna, ale też właśnie pouczająca historia. Nigdy nie wiemy, jest, z kim się tak. ktoś, z czym się ktoś boryka tak. pod często tą fasadą sukcesu, tak. Pięknego wyglądu, beztroskiego zachowania. No, psychoterapeutycznie tak, właśnie tak. jest tak, że im silniejszy kompleks niższości, tym silniejsza potrzeba kompensacji, tak? Co, pokazywania na zewnątrz, że jest inaczej, aby już nikt więcej nie miał do ciebie dostępu. Smutne. Tak. Ale jeszcze trochę brnąc dalej w tematy poczucia własnej wartości, tematem, którego aspektem, którego ciężko tutaj nie poruszyć, jest asertywność. Asertywność zarówno w mówieniu nie. Kolejny wielki temat. Tak. Kolejny temat pełen nieporozumień. Tak, dokładnie. Ale na co tutaj warto zwrócić uwagę? Na taką też asertywność w komunikowaniu naszych potrzeb. Komunikowaniu właśnie naszych potrzeb, naszych marzeń, naszych planów, ale również w tym, aby, że to nie chodzi tylko o to słowo nie, kiedy ktoś właśnie, my stawiamy granice, a ktoś chce je przekroczyć. I to często tutaj też na przykład koresponduje z tym, że ktoś bardzo chce, żebyśmy się wpisali w jego wizję tego, jak powinniśmy się zachowywać, co powinniśmy robić ze swoim życiem. No i tutaj objawia się właśnie ta asertywność, że no nie, mówię temu nie, to nie jest moja
droga, chcę zaufać sobie i iść w tym kierunku, który mnie uszczęśliwia, który czuję, że jest dla mnie dobry. Ale tu bardzo ważne jest też umiejętność mówienia słowa tak, właśnie sobie, dawania sobie szansy na próbowanie nowych rzeczy, na podejmowanie ryzyka, na liczenie się z tym, że może to się wiązać, no nie użyję słowa porażka, ale z tym, że na przykład może nam się nie udać za pierwszym razem albo za którymś kolejnym, ale to jest też właśnie takie podejście, że daję sobie szansę na spróbowanie zawalczenia o to, co jest dla mnie najlepsze i sprawdzenia swojego potencjału, bo wiem, że mogę i wierzę w swoje możliwości, że mogę sięgnąć po te plany, po te cele, tak, które sobie wyznaczam. Tak, ale mam poczucie, że mogę sięgnąć, wiedząc, że powinien za tym pójść jakiś wysiłek, jakieś moje działanie, a nie na zasadzie siedzę, jestem taka wspaniała, wszystkie cudy świata na mnie spadajcie, a już najlepiej sukcesy zawodowe jeszcze zanim w ogóle skończę studia. No tak, dlatego właśnie, też... Tak, to jest właśnie to nieporozumienie. Nie chodzi w poczuciu własnej wartości, nie chodzi o roszczeniowość. Tak samo jak w asertywności nie chodzi o agresję. Jeżeli my komunikujemy, asertywność jest jakby, wiecie, z jednej strony masz agresję, z drugiej strony masz uległość. Uległość to wtedy, kiedy mówisz tak, kiedy myślisz nie, bo nie chcesz, żeby cię ktoś odebrał jako niemiłą, niesympatyczną czy nie dość uczynną, tak? Tą drogą nie idziemy. Natomiast asertywność to jest sytuacja, w której my komunikujemy naszą decyzję, naszą postawę, ale przy poszanowaniu tego, co jest po drugiej stronie, bo ktoś ma prawo czegoś może od nas chcieć albo coś sobie wyobrażać, ja to szanuję, ale wybieram siebie i wybieram decydowanie o swoim własnym życiu, o swoich własnych wyborach. I szacunek do siebie, którego oczekuję od innych. Tak. Ale też tu powiedziałaś o tych celach, bo to też jest bardzo ważne. W ogóle to jest też bardzo ważne w myśleniu o własnej wartości, wyznaczanie sobie celów. Dlatego, że po pierwsze, kiedy robimy sobie jakiś plan, wyznaczamy sobie cele, no to wysyłamy też do siebie taki sygnał, że no wierzymy, że nam się uda, że zasługujemy na zdobycie tego, co jest dla nas ważne, co jest dla nas najlepsze. Ale też w ogóle sam fakt tego realizowania planu, który sobie założymy krok po kroku, powoduje, że my mamy też poczucie takiej sprawczości, że to, że w ogóle dla wielu osób to, że są w stanie przejść z punktu A przez B do C, już odbija się bardzo pozytywnie na ich poczuciu własnej wartości, że byli w stanie zrealizować plan krok po kroku, który sobie założyli. I też warto tutaj w tym wyznaczaniu sobie planów, wyznaczaniu sobie celów pamiętać o tym, o celowości i o takiej realności, o wyznaczaniu sobie celów, które są realne. A co to znaczy? To też mówiłyśmy o tym w jednym z podcastów, że kiedy chcę otworzyć jakiś biznes, to jest mój cel. Marzę, żeby na przykład, nie wiem, otworzyć swój jakiś sklep, czy biznes, czy firmę. No to cel jest wtedy realny, kiedy ja widzę drogę do tego celu. Czyli widzę to, że muszę skądś wziąć pieniądze, na przykład zdobyć jakąś pożyczkę, czy od znajomych, czy z jakiegoś banku, czy to jest w ogóle realne, że ją zdobędę, czy ja w ogóle chcę, wiem na przykład, co ja chcę w tej firmie realizować, czy widzę wszystkie, no już tak bardzo uproszczając, nie będziemy tu teraz robić biznes planu zakładania firmy, ale czy widzę wszystkie przeszkody, które mogą stanąć na mojej drodze, czy na przykład może są jakieś puste plamy w tym naszym planie, bo nie wiem, jaka będzie wtedy droga, muszę się dowiedzieć, może muszę zdobyć jakieś nowe kompetencje, ale bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie kroki widzieć i wtedy rzeczywiście ten nasz plan i ten cel jest realny, bo jeżeli chcę zmienić swoje życie i teraz właśnie, tak jak Karina powiedziała, będę teraz afirmować i grać na bębenku i brać udział w różnych ceremoniach. Nie powiedziałam tego, chyba usłyszałaś moje myśli. Ja usłyszałam, ja wiedziałam, że chcesz to powiedzieć i na końcu pomyślę sobie, że pójdę puścić los w totolotka, bo na pewno teraz tak długo afirmowałam, że spłynie na mnie finansowo. To może się nie udać. Tak i na pewno zdobędę te pieniądze, no to właśnie to się może nie udać i słuchajcie, jeżeli wam się uda, to gratuluję i też trzymam kciuki, ale generalnie... Nie
wyciągamy to, z tego zasady. Ale generalnie to nie jest cel, który jest realny i nie do końca tutaj o to chodzi. Poza tym, wiecie co, też jest bardzo ważne to, że nas, że właśnie asertywność, znaczy przepraszam, asertywność, ale właśnie też sama akceptacja, wysokie poczucie własnej wartości to jest szacunek do siebie, co oznacza szacunek również do tego, co sobie obiecaliśmy. Bo nas uczono, że trzeba dotrzymywać słowo innym, że trzeba dotrzymywać terminów innym, że trzeba z tego, ale jakoś jak przychodzi co do czego, to sami dane sobie słowo łamiemy bez problemu, tak jakbyśmy byli nieważni dla samych siebie, że nagle okazuje się, że jeżeli sama ze sobą się umawiałam na jakiś deadline, że ja coś zrobię, patrzę, a tam tyle jest ważniejszych rzeczy, aha, czyli jestem dla siebie nieważna, moje dane słowo jest nieważne, rozumiecie? To tu jest, to tu o to chodzi, tak? A nie właśnie o afirmowanie. Ale w międzyczasie pojawił się też bardzo ciekawy komentarz od Agaty. Asertywność nie znaczy tylko, że jesteś świadomy swoich granic, ale też dla mnie był to bardzo ważny proces poznawczy samej siebie. Moi rodzice odczytywali asertywność jako bunt, a otoczenie wcale nie jest gotowe na posiadanie własnego zdania. Na pewno nie wszyscy. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim, bo powiedziałaś o procesie poznawczym, to jest też w ogóle bardzo znamienne. Często, kiedy ktoś się decyduje właśnie na pracę nad sobą, czy na przykład decyduje się iść na terapię i zaczyna się przyglądać krytycznym okiem różnym relacjom, w których był, procesom, w których uczestniczył, no i widzi nagle i umie to nazwać, że te sytuacje były dla nich, nie, dla niego krzywdzące, albo był, czy była w jakichś relacjach czy sytuacjach, nie wiem, nadużywana, te granice były przesuwane. No i wtedy taka osoba, która podejmuje tą pracę nad sobą, czy właśnie czy terapię, wyznacza granice bardzo często. To jest jeden z pierwszych kroków, że uczy się stawiać tych granic, bo wiele osób w ogóle nie potrafi stawiać żadnych granic. I wtedy no, wiadomo, że otoczenie z tego powodu nie jest często zadowolone, właśnie odbiera to jako bunt, jest wkurzone z tego powodu, no bo nagle się okazuje, że się zmieniły zasady gry i już nie bawimy się tak, że na przykład, nie wiem, ty dajesz, czy tańczysz tak jak ci zagram, tylko nagle się okazuje, że masz jakieś swoje zdanie, nie? No właśnie. Znacie przysłowie, że najbardziej wkurzeni, kiedy my stawiamy granice, są ci, którzy do tej pory czerpali korzyści z ich braku. Więc nic dziwnego, że się wkurzają, a poza tym, no to też trzeba sobie zdać wyraźnie sprawę z tego, że jeżeli my stajemy się asertywni, szanujemy siebie, swoją przestrzeń, to nie znaczy, że wszyscy nagle powiedzą, wspaniale, tak się cieszę, że odnalazłaś siebie z tego. Nie, u wielu osób to może spowodować frustrację. Dobrze, jeżeli wyłącznie na początku, bo ta relacja jest zachwiana w takim kształcie, w jakim była, a potem to szanują, uczą się nowych zasad, to jest wszystko w porządku. Ale będą osoby, które powiedzą, no odwaliło. Absolutnie, nie ma. W dupach się poprzewracało. Tak, poszła, zagrała na bębenku, wzięła udział w ceremonii i zaczęła o jakichś granicach gadać. No. Żartujemy sobie oczywiście. Powoli, słuchajcie, nasz live zbliża się ku końcowi, ja więc myślę, że mamy czas chociaż na jedno pytanie, bo to... Dobra, bo tutaj odniosłyśmy się do wszystkiego. A tutaj jeszcze był bardzo ciekawy komentarz Joanny, więc do niego teraz nawrócę. A propos, pojawił się, kiedy dyskutowałyśmy o tym krytyku wewnętrznym i obiczowaniu, i Joanna napisała, że moja koleżanka mówiła do siebie, ty durna cipo, gdy jej coś nie wyszło. Kiedyś, i jest świetne, kiedyś mnie to śmieszyło. I są trzy kropki, więc oczywiście dzisiaj na pewno też Joanna tutaj pije do tego, że rozumie, że to był głos tego krytyka, ale to jest też bardzo cenne, co Asia napisałaś, bo myślę, że właśnie kiedy nam się odpala coś takiego, że nam się coś nie udało i włącza nam się to biczowanie, czy właśnie ten nasz krytyk wewnętrzny, to warto posłuchać, co on do nas mówi, jakiego języka używa, bardzo bacznie się temu przyjrzeć, bo często myślę, że byśmy się nawet do jakiegoś najgorszego wroga nie odezwały często taką wiązanką, którą potrafimy wysłać do samej siebie. To jest bardzo przykre i trzeba być na to czujnym. Tak, przypuszczam, że ta koleżanka, gdybyś to ty na przykład, Joanna, popełniła jakąś pomyłkę, nigdy nie powiedziałaby do ciebie, ty głupia cipo. Tak, dokładnie. No, a do siebie już tak, więc no tak, to z czasem dopiero zauważamy takie rzeczy. To może jedno pytanie. Jedno pytanie, Zaczęłam przeglądać krytyka, ale wezmę pierwsze z góry. Jak sobie radzić z
poczuciem własnej wartości, kiedy ciągle w moim miejscu pracy jest ono obniżane. Słuchajcie, to jest klasyk. Osoby niektóre, mało zdrowe, dokładnie w taki sposób zarządzają. Obniżając, wiecie, to jest taka taktyka, jak wiecie, taka wredna pani jakaś tam, nie wiem, powiedzmy Karolina, żeby tutaj ciągle innych imion nie rzucać, albo jakaś inna Zuza, Hesia. Kasia. Na przykład robi remont, zatrudnia podwykonawców, a oni tam wszystko świetnie zrobili, najlepiej jak potrafili, a ona wchodzi i mówi tak: o, tu odstaję. Tu jest do bani, o, a tu źle zrobione, po czym na końcu mówi: no nie zapłacę panu więcej niż połowę. Nie mogę, rozumiecie? To z wami niektórzy toksyczni szefowie albo ludzie w relacjach robią, żebyście się taniej sprzedali. Oni próbują wam ubliżyć, umniejszyć po to, aby czerpać korzyści z tego, że to samo dostaną taniej, za mniej, i albo wręcz zwyczajnie dacie się wyeksploatować, jeżeli jeszcze wdrukują w was poczucie winy. I wy sami z siebie, jak wiecie, wytrenowane pieski, będziecie im rekompensować to, że w ogóle was znoszą, no to już fantastycznie, to już są ustawieni. Oczywiście niezbyt fantastycznie dla was, także nie dawajcie się na takie rzeczy, wiecie, że nie wiem, przychodzicie po podwyżkę, a ktoś jedzie po was z góry na dół, a potem się okazuje, że to jest właśnie doskonała taktyka, aby pracownikowi od 10 lat tej podwyżki nie dać, bo za każdym razem coś się znajdzie. Poza tym, jeżeli też szef wmawia, że kompetencje twoje nie są wystarczająco dobre, podważa twoją wiarę samej czy samego w siebie, no to też może za tym pobrzmiewać to, że ma świetne narzędzie kontroli, bo być może z każdym problemem czy z każdą decyzją będziesz przychodziła do niego. A druga rzecz jest też taka, że często, zwłaszcza w jakichś firmach czy nie wiem, korporacjach na przykład, no to jest świetna też taktyka, żeby przypadkiem pracownik nie nabrał apetytu na więcej. No bo przecież jeżeli pracownik nie wierzy sam w siebie, w swoje możliwości, w to, że zasługuje na coś więcej, no to często siedzi na tym stanowisku i nawet nie zamarza o tym, żeby pójść po podwyżkę, żeby pójść po awans. A tu przede wszystkim też wielu osobach, które stosują taką taktykę, no to pojawia się lęk, że być może ktoś go wygryzie, ktoś go przeskoczy. No a oczywiście, tak nawet przez myśl takiej osobie zaszczutej, z zaniżonym poczuciem własnej wartości, nie przyjdzie do głowy, że przecież może zastąpić swojego szefa, bo on jest taki wspaniały i gdzie mi tam do niego, tak? Tak, no i wracamy właśnie do tego, żeby nie czerpać tego z zewnątrz, bo możecie tutaj źle wybrać to źródło dostarczania wam potwierdzeń, tylko wewnątrz, z wewnątrz, my sami jesteśmy dla siebie sędzią, ale słuchajcie, uczciwym sędzią, a nie takim, który we wszystkim nam pobłaża, który jest pełen roszczeń i właściwie to uważa, że należy nam się wszystko, bo tak. Bo na przykład właśnie ledwo skończyliśmy studia, ale właściwie uważamy, że posada profesora na naszym uniwersytecie jest jak zaraz dla nas i aplikujemy o nią już w przyszły czwartek. No ale to chyba się rozumiem, poza tym odwieczne pytanie, czy osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości, czy może bardziej zna swoją wartość, ma do siebie szacunek, jest pogodzona ze swoim życiem i z niego raczej zadowolona, ma potrzebę powodowania, żeby ktoś inny czuł się źle, ma potrzebę krytykowania, poczekaj do końca pytania, ma potrzebę krytykowania czy umniejszania innym osobom? Nie. Nie, ponieważ jeżeli masz szacunek do siebie, do swoich wyborów, do tego, kim jesteś, to masz też dużo więcej szacunku do innych ludzi. No, po prostu pozwalasz i szanujesz i doceniasz życie w dobrej energii, w dobrej atmosferze, w dobrych relacjach, z szacunkiem do siebie i z szacunkiem do innych, i na pewno nie ciągnie ciebie toksyczne rejony, gdzie na każdym kroku ma być tobie umniejszane, krytykowane, masz żyć w ciągłym napięciu, no bo to... Tak, ale to też jest osobny temat, który rozwiniemy, ale co ważne też, jeżeli oczywiście każdy z nas w różnych rejonach był, czegoś się uczył i tak dalej, to nie znaczy, że coś jest z wami nie tak, tak? Oczywiście. W porządku, bo każdy był tam, gdzie go zniosło, gdzie nie powinien być, i to nie znaczy, że coś jest z nim nie tak, tylko... Wnioski, idziemy dalej, gdzie indziej. Także idźcie z nami dalej za tydzień.
No właśnie, bo już za tydzień w poniedziałek nasz kolejny live. Kontynuujemy nasz cykl w oczekiwaniu na czwartą serię, którą dla Was w pocie czoła przygotowujemy. Jesteśmy w trakcie nagrań i przygotowania kolejnych odcinków. No właśnie, Agata w tym momencie zadała to pytanie, kiedy kolejne podcasty? Uzbrojcie się jeszcze w cierpliwość. Chyba jeszcze zostały nam 3 tygodnie z tego, co pamiętam, tak, ale niedługo już wracamy. Mamy już absolutnie tak. Wiemy już, gdzie jedziemy, jak jedziemy. Według nas będzie ciekawie i potrzebnie. I mamy też na naszej liście tematy, które dostałyśmy od Was, które wysyłaliście nam na naszych mediach społecznościowych, na naszej grupie na Facebooku, więc mamy nadzieję, że Was to ucieszy, że wzięłyśmy na tapetę właśnie te tematy. A na dzisiaj już kończymy. Dziękujemy bardzo, bardzo. Że byliście i byłyście z nami i zapraszamy w kolejny poniedziałek na live'a. O 19. Tak, o 19. Trzymajcie się, życzymy Wam spokojnego wieczoru. Pa, pa. Pa, pa.